odkrycie mikrosoczewki grawitacyjnej najbliższej Słońca. No, rzut beretem, bo to było kiloparsek od Słońca mniej więcej, czyli tam 3 lata świetne. Prawdopodobieństwo takiego zjawiska jest mniej więcej 1 na 100 lat, gdybyśmy obserwowali wszystkie gwiazdy do tej wielkości. Ogle odkrywa takie mikrosoczewki, a teraz to w ogóle ma 1,40 m, ale daleko, gdzie jest większe, dużo prawdopodobieństwo, że coś tam można takiego, takie koincydencja dwóch gwiazd na jednej linii zajdzie, czy dwóch obiektów.